Jest takie powiedzenie, że pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz, więc warto zadbać o to, żeby to było dobre pierwsze wrażenie, szczególnie jeżeli zależy nam na tym, żeby przyniosło ono jakieś konkretne korzyści albo efekty. Dziś opowiem Wam o tym, jak przygotować się do spotkania, na przykład rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy, aby wypadła ona efektywnie i skutecznie. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Żeby przygotować się dobrze do rozmowy kwalifikacyjnej albo jakiegoś ważnego spotkania, trzeba pamiętać o kilku elementach. Pierwszym z nich jest to, że takie przygotowanie zaczyna się w domu, na długo przed spotkaniem. W momencie, kiedy dopiero planujemy to spotkanie albo dopiero co dostaliśmy jego konkretny termin. Dlaczego w domu? Dlatego, że musimy sobie przemyśleć, co mamy do powiedzenia o sobie, o tym, co będzie przedmiotem spotkania i też jak może się z tego wywiązać rozmowa. To się wydaje oczywiste, bo przecież nikt na świecie nie ma tylu informacji na nasz temat, co my sami. Ale tutaj niestety może pojawić się chaos informacyjny i nie wiemy, które z tych informacji wybrać. Dobrze jest przygotować sobie takie informacje, które akurat będą korzystne do tej rozmowy. Kiedy idziemy w sprawie pracy, zastanówmy się, jakie elementy naszego doświadczenia, innej pracy albo w ogóle doświadczenia życiowego mogą nam w dostaniu tej pracy pomóc. Druga rzecz to notatki. Nie ma nic złego w tym, że na spotkanie idziemy z notatkami. Przecież nie musimy wszystkiego pamiętać. Ja na przykład kompletnie nie mam głowy do dat i nie potrafię nawet powiedzieć, w którym roku skończyłam studia. I to jest czasem trochę wstyd, ale jestem zawsze przygotowana, mam to w swoich notatkach i wtedy czuję się komfortowo i mogę to powiedzieć. Tak po prostu jest. Niektórzy nie pamiętają liczb, niektórzy nie pamiętają nazwisk, a w stresie możemy po prostu zapomnieć i jednego, i drugiego. Tak więc, aby zapobiec takim sytuacjom, przygotujcie sobie notatki. Napiszcie na kartce najważniejsze rzeczy, ale to co ważne, postarajcie się, żeby to były naprawdę najważniejsze rzeczy, a nie elaborat na Wasz temat, którego nauczycie się na pamięć. Nie chodzi o to, żeby swój życiorys recytować jak wiersz. Chodzi o to, żeby nie zapomnieć informacji i przez to też czuć się komfortowo na takim spotkaniu. I trzecia, najważniejsza rzecz, to, że trzeba to spotkanie trochę sobie przećwiczyć. Mówiłam Wam już o tak zwanej metodzie lustra. Kiedy rozmawiamy z tą osobą, która jest po drugiej stronie, tutaj metoda lustra będzie miała świetne zastosowanie, kiedy możecie się nawet ubrać dokładnie tak, jak będziecie szli na tę rozmowę kwalifikacyjną, usiąść przed lustrem i zacząć rozmawiać sami ze sobą. Możecie się też nagrać i zobaczyć, jak w tym wypadacie. Jeżeli będziecie sami siebie w stanie przekonać do tego, żeby dostać tę pracę, to przekonacie wszystkich innych. My jesteśmy dla siebie największym i najbardziej surowym krytykiem. Więc jeżeli sami siebie jesteśmy w stanie zaakceptować, szczególnie jak wyglądamy i jak mówimy i co mówimy, to będziemy w stanie przekonać do tego również innych ludzi. Trzymam za Was kciuki. Pamiętajcie o tym, że najpierw przygotowanie, potem notatki, a potem ćwiczenie, a potem już tylko sukces. Subskrybujcie kanał Pani od Komunikacji, piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.